Cześć, nazywam się Mateusz Ligocki. Zapraszam Państwa do oglądania programu Gwiazdy Sportu – Tajemnice Sukcesu w Regionalnej Trójce. Cześć, nazywam się Mateusz Ligocki. W tym programie opowiem Państwu o mojej drodze do sukcesu. Nasz bohater ma zaledwie 22 lata i już spory bagaż snowboardowych doświadczeń. Sport ten uprawia od 7 lat, kultywując rodzinne tradycje. Na desce jeżdżą jego brat Michał i kuzynka Paulina. Mateusz ma w swym sportowym dorobku tytuły Mistrza Świata Juniorów i Mistrza Polski. Wielokrotnie plasował się w czołówkach seniorskich zawodów Pucharu Świata. Jego największym marzeniem jest medal zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ja już od 4 roku życia, zresztą moi dwaj bracia też, jeździliśmy na nartach, graliśmy dużo w tenisa. Kiedyś uprawialiśmy nawet judo ze starszym bratem przez 3 lata. Łapaliśmy się praktycznie wszystkiego z tego względu, że nam bardzo łatwo to przychodziło. I graliśmy w koszykówkę na jakichś zawodach szkolnych, w siatkówkę. No, praktycznie do każdej reprezentacji szkolnej byliśmy brani. Przyszedł czas na snowboard w 96 roku, pod koniec 96 roku, za sprawą naszego znajomego, dobrego Rafała Jękota, który miał już synów, którzy jeździli na deskach. No i on widział, że będę się nadawał, takie wielkie nadzieje we mnie snuł. Na początku to było po prostu tak, no spróbuj, zobaczymy, ale on już wiedział wtedy, że będę dobry. Zaryzykowałem, spodobało mi się to już po 2 tygodniach pierwszych, kiedy się nauczyłem jeździć na desce. Wystartowałem w zawodach w Międzybrodzie Bielskim i udało mi się, chodziło, wygrać kategorię juniorów. Także to był dla mnie taki sygnał, że no, nie dość, że to jest fajne, to jeszcze można dużo fajnych rzeczy powygrywać zawodów. No i to mnie po prostu zainteresowało. Bardzo tak to się zaczęło i rozpętała się ta karuzela, rozkręciła się. Tych sportowych sukcesów jest naprawdę wiele, bo ja już uprawiam snowboarding przez 7 lat i z sezonu na sezon, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o umiejętności, jestem coraz lepszy, jeżeli chodzi o wyniki, różnie to bywa. W każdym bądź razie do takich wyników, które na pewno zostały mi w pamięci, to jest Mistrzostwo Świata Juniorów dwukrotne. I w snowboard crossie, i w kombinacji. Do tego 2 medale brązowe z Mistrzostw Świata Juniorów. To jeszcze za juniora, kiedy byłem juniorem. Teraz, kiedy już startuję w Pucharach Świata w kategorii seniorów, no to tutaj na pewno mogę zaliczyć 7 miejsce minionego sezonu w klasyfikacji overall. Bo to jest ranking po całym sezonie, czyli liczone są wszystkie starty. Do tego mogę na pewno się pochwalić 10 miejscem w klasyfikacji generalnej Bigger minionego sezonu oraz 15 miejscem w klasyfikacji generalnej w Halfpipe w konkurencji olimpijskiej. No z tego jestem dumny, pracowałem na to cały sezon i to są moje takie jakby największe atuty. Chociaż na te atuty składają się też poszczególne starty. Byłem 5 kiedyś w Halfpipe w minionym sezonie w LAX w Pucharze Świata. Więc to wszystko świadczy o tym, że nie jestem taki zły. Porażki są, ale po prostu traktuję tak, że coś tam nie wyszło, było, będzie lepiej. Nie, staram się nie przejmować tym. Staram się być normalnym człowiekiem i przez to, że tam udaje mi się czasem coś wygrać, jest fajnie. A przez to, że czasem coś nie wychodzi w życiu, czy właściwie w sporcie, staram się tym nie przejmować i iść cały czas do przodu. Od niedawna Michał, mój młodszy brat, no staje się coraz lepszy. Właściwie, tak jak już wielokrotnie powtarzałem, z zawodu na zawody jest coraz lepszy. I ja powiem tak, on był zawsze dobry, ale nie był zauważany, był jakby przez moją osobę był przytłumiany. Zawsze było tak, że to ja jestem jakby no, na fali.
Michał od niedawna no, coraz lepiej stoi na desce, no i efekty widać. Ja już mu to wróżyłem 2 lata temu, że na Mistrzostwach Polski, tych, które niedawno były, będziemy walczyć ze sobą, no i tak się stało. Jako reprezentant Polski w snowboardzie mam zapewnione przygotowania, zapewniony okres startowy i tutaj mogę o to być, jakby nie martwić się. Wszystko jest zaplanowane. Okres przygotowawczy robimy oczywiście z trenerem. Tutaj codzienną rzeczą jest dla nas czy to siłownia, czy to rowerek, czy jakieś ogólnorozwojowe ćwiczenia. Pracujemy praktycznie nad wszystkim, bo snowboard, a przede wszystkim mój snowboard, czyli głównie freestyle, czyli ten styl wolny, no to tutaj trzeba być wszechstronnie uzdolnionym, a więc gibki, szybki, dobrze rozciągniętym, mocnym również do border crossu to się bardzo dobrze przydaje. Wiadomo, w snowboardzie nogi pracują cały czas, więc każdy z tych elementów, nad każdym z tych elementów pracujemy przed sezonem. Sprawdzamy to, jakie postępy robimy. Na AWF-ie Kraków mamy robione badania wydolnościowe przed tym sezonem przygotowawczym i po nim, aby dowiedzieć się, czy tak naprawdę przygotowaliśmy się i jak bardzo przygotowaliśmy się. Nie mam problemów z nerwami przed startem. Zawsze sobie staram się odizolować od tego, czy to są wielkie zawody, czy małe zawody. Zawsze staram się do nich podchodzić, jakby to był trening, właściwie trening. Mam nadzieję, że jeżeli zakwalifikuję się na olimpiadę, a tak mam nadzieję, że będzie, to również do Igrzysk Olimpijskich podejdę na luzie i uda mi się dobrze zjechać. Mimo tego, że nie mamy jakby obiektów idealnie przygotowanych, warunków do treningu. Każdy z nas ma jakiś tam zapał w sobie i wystarczy, że wchodzi, wskakuje w tą deskę i idzie na stok, podchodzi, skacze, buduje skocznie, buduje jakieś handraily do slajdowania, to wszystko się przydaje. Myślę, że tu zapał jest, przede wszystkim zapał jest potrzebny do tego, aby być dobrym sportowcem. Jesteśmy skazani na wyjazdy, które są kosztowne, które ponosi no, nasz związek. Dobrze, że te pieniądze są, dobrze, że są dotacje, bo tak byłoby dużo gorzej. W każdym razie wyjeżdżamy na lodowce, czy to Szwajcary, czy to Austria, Włochy, również w Niemczech mają wspaniałe obiekty do treningu. Potrzeba więcej zapału, więcej chęci, no i jakby więcej pracy, bo wiadomo, tacy chłopcy, czy to Niemcy, oni po prostu sobie wychodzą, jadą 100 km w godzinę samochodem i już są na pipie. My musimy jechać 10 godzin minimum. Dlatego jest nam trudniej. Mimo to radzimy sobie i myślę, że w końcu doczekamy się przystawki czy jakichś profesjonalnych budowli w naszym kraju, że nie będą one budowane tylko na zawody. Dzięki temu na pewno będą młodzi ludzie coraz lepsi, juniorzy, którzy kiedyś będą na pewno osiągali dobre wyniki w pucharach świata, w zawodach najwyższej rangi. Paulina, rewelacyjna zawodniczka, rewelacyjna dziewczyna, dużo zaangażowania daje to, co robi. Robi to z głową, przez co nie odnosi często kontuzji, odpukać. Trzecia zawodniczka Pucharu Świata, to powinno chyba wszystkim dać do zrozumienia to, że jest dobra i że na snowboard w Polsce można liczyć. Co więcej, mistrzyni Polski, no w Polsce praktycznie w tym momencie nie ma za bardzo z kim konkurować. Dlatego też dużo trenujemy za granicą i prawdopodobnie Paulina pojedzie na treningi jakby indywidualne do Kanady w czerwcu tego roku. Olimpiada się zbliża, ona planuje, no trudno tu się pokusić o stwierdzenie na medal, ale znając Paulinę jest to możliwe.
W końcu wychowała się między nami czterema, między samymi chłopcami, więc dla niej czy tam skoki jakieś z dachów, czy pamiętam to, jak jeszcze byliśmy maluchami, to robiliśmy różne rzeczy. Paulina od nas nie odstawała nigdy. To chyba stąd się wzięło, że teraz tak sobie świetnie radzi w kategorii kobiet. Daje tam im też popalić. Jeśli chodzi o sportowe marzenia, to na pewno wiele z nich się już spełniło. Bo kiedyś, jak właśnie łapałem się różnych sportów, grałem dużo w tenisa w klubie, jeździłem na nartach. Dla mnie marzeniem było wtedy zakwalifikować się, czy wziąć udział w jakichś ogólnopolskich zawodach, w mistrzostwach Polski, przejść jedną rundę na przykład tenisową, czy dwie. To już był dla mnie sukces, z którego byłem dumny. Teraz jest tak, że mój świat kręci się wokół Pucharu Świata, czyli na najwyższym szczeblu. I w ogóle przeskoczyłem praktycznie bardzo dużo w swoim życiu. Nie było to dla mnie do osiągnięcia nigdy. Teraz jest to dla mnie chlebem powszednim, że ci zawodnicy, którzy nie dość, że z nimi startuję, są jeszcze moimi dobrymi przyjaciółmi. Natomiast teraz, gdy już jestem w takiej sytuacji, patrzę do przodu i myślę już o 2006 roku, o Turynie, o Igrzyskach Olimpijskich, zimowych Igrzyskach Olimpijskich, gdzie bardzo bym chciał wystartować zarówno w halfpipe, jak i w snowboard crossie. Wiem, że no, są jeszcze ponad dwa sezony, w których można się sporo nauczyć, można zebrać duże doświadczenie, no i uzbierać te limity punktowe, żeby móc tam po prostu się pokazać i godnie reprezentować swój kraj. Na pewno, aby być dobrym w tym, czymkolwiek, co się robi w życiu, trzeba podchodzić do tego z pasją. Trzeba robić to z wielką przyjemnością. To wystarczy. To wystarczy i wtedy jest jakoś wszystko łatwiejsze i da się dojść do tego celu, który się na początku postawiło sobie.